No dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek serii Halloweenowej i dzisiaj akurat to ja do Was przychodzę z takimi dwoma zestawami do charakteryzacji. Słuchajcie, ja totalnie nie mam pojęcia, jak się takie rzeczy robi, ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, więc sprawdzimy sobie, jak to się ma w stosowaniu, kiedy w ogóle nie macie pojęcia, jak się coś takiego robi, bo co najlepsze, to tutaj z tyłu, nie ma do tego żadnej instrukcji, więc ja nie wiem, czy producent zakłada, że to jest na tyle proste, że każdy potrafi to zrobić. No i to może zaczniemy sobie od oczu zombie. Słuchajcie, dopadłam zestaw, który ma służyć do zrobienia oczu zombie. Ja bardzo jestem tego ciekawa. To super wyglądało na internecie, ale wiecie, to zawsze wygląda super na internecie. Gorzej później w rzeczywistości. I tak, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to nie wygląda to za dobrze. Natomiast wiecie, to mnie kosztowało jakieś 25 zł, więc ileż ja mogę od takiego gotowego zestawu wymagać? Tutaj ma być ogólnie klej, dwie protezy oczu i sztuczna krew. Także zobaczymy sobie, jak to będzie funkcjonowało. No i wiecie co, znalazłam instrukcję. Ona była po prostu w środku opakowania, a nie na opakowaniu. I wiecie co, oni tutaj piszą, że oczywiście uważać, bo alergia i tak dalej, nie korzystać poniżej 14 roku życia, wszystko fajnie, pięknie. Natomiast tutaj w tym zestawie jest też sztuczna krew. I oni tutaj piszą, że w razie zabrudzeń, które powstaną, no to z materiałów to Wam nie zejdzie, ani z ubrań i tak dalej. A jeżeli zaś chodzi o skórę, to musicie później to zmyć wodą z mydłem, ale jak nie zejdzie, to macie się nie martwić, bo zejdzie do kilku dni. I wiecie co, mnie się to całe farbowanie skóry naprawdę nie podoba, bo ja jutro tak jakby idę do pracy, więc będzie trochę dziwnie, jak przyjdę z czerwonymi plamami na twarzy. Natomiast dobra, jak już zaczęłam, to już to skończę. No i w środku oczywiście mamy jeszcze te dwie nakładki na oczy i słuchajcie, one są jakby strasznie sztywne i oni nam kazali je sobie dopasować do skóry, a później je poprzyklejać. Także zobaczmy, jak to miało wyglądać. Ujej, ej, ale co ja mam sobie to na brew przykleić? Czy to jest dobry pomysł? Bo jak mi to brew wyrwie, to dosyć, że pójdę z czerwoną twarzą, to jeszcze bez jednej brwi. O matko, ale wiecie, jaki jest problem? Problem jest taki, że ta przestrzeń pomiędzy moimi rzęsami a tą siateczką tutaj, to ona jest żadna i po prostu mi podwija rzęsy. I wiecie co, nie jestem w stanie po prostu z tym otworzyć oka. Czy to jakkolwiek się będzie dało ułożyć? I wiecie co, mamy fail, bo tak jakby miałam to sobie przykleić fajnie, pięknie, nie? Tylko że otworzyłam klej, który był właśnie w tym małym opakowaniu i ja wam coś pokażę. On jest zastygnięty, to jest normalnie kulka. Ja tym nie jestem w stanie zrobić nic, bo ten klej jakby, no nie wiem, może był wcześniej uszkodzony. I tutaj go jest taka odrobina. I jeszcze drugą taką kulkę wyjęłam i to jest tyle. Tutaj więcej kleju nie ma, więc ja nie wiem, co oni mieli na myśli, jak to przykleić. Otworzę drugą taką saszetkę z klejem i zobaczymy, czy ta druga też taka będzie. Czy tamta po prostu była uszkodzona, czy jak? Ej, serio, bez jaj. Tutaj nic nie ma, czy wy to rozumiecie? Byłam zestaw do charakteryzacji, gdzie miał być klej i ten klej niby jest, ale jest tylko jakby jego opakowanie, a nie ma zawartości. Totalnie, ej, to są jakieś jaja. To wam nagrałam odcinek na Halloween, nie? Tada, czy wy to widzicie? To jest ten mój klej, którym miałam sobie przykleić te silikonowe części do oka. Więc nie zrobię tego, bo ten klej jest po prostu cały zastygnięty. Czyli z oczami to tak nie bardzo wyszło, ale wiecie co, to ja tak sobie pomyślałam, że otworzę to drugie opakowanie, gdzie mamy tutaj takie jakby sztuczne blizny. To ma być niby taki, wiecie, ślad po pazurach. I zobaczymy, jak będzie z klejem w tym opakowaniu, bo jeżeli jakimś cudem by mi wystarczyło, to po prostu użyję kleju z tego opakowania na przyklejenie tego wszystkiego, a przynajmniej spróbuję. I wiecie co? To są chyba jakieś jaja, bo patrzcie, tu mamy cztery takie blizny, a to ma być klej na przyklejenie wszystkich tych blizn? Serio? Przecież to nie wystarczy, na pewno. A poza tym to sprawdźmy, czy ten klej to w ogóle jest dobry, bo mi się wydaje, że on będzie po prostu taki sam jak tamto. Tak. I on jest taki sam jak tamto. To teraz wam coś pokażę, już pomijając fakt, że to jest klej, który znalazłam w jednym z opakowań, to wiecie co? Tutaj, jak widzicie tą kropkę, to jest klej z dwóch opakowań jakoś wyskrobany. I niby jak ta ilość miałaby mi wystarczyć na przyklejenie tych oczu? Bo na przyklejenie tych oczu były przeznaczone dwie takie małe saszetki z klejem. Ja się pytam jak? No i tak sobie pomyślałam, że jedyną moją opcją na ratunek jakiejkolwiek tego wszystkiego jest po prostu użycie kleju do rzęs. Ja na szczęście mam duże opakowanie. Okej, plan to ja mam taki, że wzięłam sobie ten mój pędzel taki silikonowy i postaram się tu jakoś rozprowadzić ten klej do rzęs.
i zobaczymy, czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek sens. Dobra, czyli teraz to ja mam jeszcze jeden problem, a mianowicie taki, że wcześniej nie przyłożyłam tego do twarzy i to teraz jak tak patrzę, to jest po prostu jakby trochę za duże. Natomiast nie wiem, spróbujemy, czy to się w ogóle będzie trzymało. Dobra, ten jeden jako tako się trzyma i czuję, że jest tak dość stabilnie na tym kleju. Natomiast ja mam jeszcze takie trzy. I wiecie co? Ja tu nie upchnę tych trzech. Nie wiem, czy ja mam jakiś za mały policzek, czy o co chodzi, ale wychodzi na to, że maksymalnie jestem w stanie tutaj wsadzić jakoś jeszcze z dwa. I chyba tak zrobię, że wsadzę te dwa mniejsze i to by było na tyle. Powiem wam, że plusem całej tej sytuacji to jest to, że ja po prostu wiem, że nie dostanę uczulenia na ten klej, bo dobrze go znam. Także to jest jakiś plus. I nie wygląda to dobrze. Może dwa z jednej, dwa z drugiej. Teraz nawet nie jestem w stanie tego przesunąć, bo tutaj mi ten klej powyłaził. A tą jedną to w ogóle sobie przycięłam. Tu mam nieprzyciętą, a ta jest przycięta, bo to ma tak szeroki obszar, że ja już nawet nie jestem w stanie tej trzeciej wcisnąć. Myślałam, że może ze trzy upcham, ale mam naprawdę z tym duży problem i będzie to wyglądało naprawdę beznadziejnie. Zastanawiam się, czy gdzieś tu po prostu tej małej w jakiś sposób nie upchać. Może w ten sposób? I tą drugą też sobie przycięłam i przycięłam ją jeszcze bardziej. Jak sobie wymyśliłam, że ja ją tutaj wsadzę na środku, bo to chyba będzie najlepiej tutaj wyglądało. Natomiast w ogóle, o ile można powiedzieć, że to dobrze wygląda. Bo nie wygląda to dobrze. I okej, nie za bardzo chciałam kleić wszystkie, ale tak sobie myślę, dali cztery, to przykleję cztery, nie? I szczerze wam powiem, że teraz to ja mam trochę problem z mówieniem, bo ta ostatnia szrama to mnie tutaj trochę ciągnie przy ustach. No ale dobra, widziałam, gdzie kleję. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o sam wygląd tego, to wygląda to kiczowato. Może z daleka wygląda to trochę lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten zestaw, to tutaj był tylko klej i te blizny. I mi się to nie podoba. Ja teraz postaram się to trochę gdzieś tam podkładem poprzykrywać. I tak sobie myślę, że ja chyba na to nałożę tą krew, która miała być do oczu. I po prostu zobaczymy, czy wystarczy mi tej krwi. I zobaczymy, czy będę robiła oczy, czy nie. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. I tak sobie myślę, że najpierw to ja nałożę naokoło tutaj bazę silikonową. Bo wiecie co? Jeżeli to faktycznie ma nam tak brudzić, to ja bym wolała być dobrze zabezpieczona i po prostu wolałabym nie mieć jutro czerwonych plam na twarzy. A teraz jak tak sobie to nakładam, tak sobie pomyślałam, że totalnie nie przemyślałam tego, że co jeżeli ja będę chciała nałożyć te oczy. Wiecie co, tak wysoko to nakleiłam, żeby to tutaj jak w jakikolwiek sposób upchnąć, że teraz, że jak ja bym to chciała przykleić, to ja tutaj tego nie zmieszczę po prostu. Więc tych oczu to i tak chyba dzisiaj nie nakleję. No i nie licząc tego, że ten mój podkład to po prostu gdzieś tam zakrył trochę klej, który mi gdzieś tam na boki powyciekał, to nie zmieniło to w wyglądzie tego wszystkiego nic na lepsze. Nie wygląda to w ogóle lepiej. W ogóle to nie wygląda. Ale tak sobie pomyślałam, że przeciągnę sobie ten podkład tutaj na szyję, bo najprawdopodobniej, jak będę nakładała krew, to gdzieś postaram się tutaj zrobić coś w stylu smug, że wiecie, niby, że ta krew ścieka, coś w ten sposób. Może wtedy to będzie jako tako lepiej wyglądało? Tamten klej to był taki mega gęsty, a zaś jeżeli chodzi o tą krew, to raz, że nie ma jej tutaj dużo, a dwa, że ona jest mega płynna, ja mam nadzieję, że to mi nie zacznie kapać na prawo i na lewo. O, i już zaczęło? Ale dobra, to przynajmniej teraz sobie zobaczę, czy to mi zafarbuje palucha. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale ja to na paluchu miałam dosłownie 30 sekund, nie więcej, bo praktycznie od razu to zmyłam. I kurde, wiecie co? Tak, to zafarbowało. To nie jest duży obszar, więc tego może być nie widać, ale zafarbowało. I trochę jestem przerażona tym, że ja sobie mam to nałożyć na twarz. Serio. W takim razie, skoro ta krew farbuje, to ja sobie wezmę jakiś stary pędzel. I... Ej. Nie, to trochę nie ma sensu. Bo wiecie, czemu to nie ma sensu? Dlatego, że jak ja to nakładam na ten żółty silikon, właściwie taki ala beżowy,
to się robi pomarańczowe. Że to będzie wyglądało okropnie. Boże, daj, żeby mi to później zeszło ze skóry. Jezu, w ogóle co ja robię ze swoim życiem? I jak ja tak to sobie tutaj próbuję rozciapać jakkolwiek na te brzegi, to mam wrażenie, że tak jakby tutaj, gdzie nakładałam na początku, to ta krew jakby zanikała. Ogólnie, jak się tą krew nakłada, to na początku ona wygląda całkiem, a po chwili jakby z niej płyn odparowywał i ona się robi taka, no wiecie, zupełnie inaczej wygląda. Nie wygląda to dobrze i nie wygląda to w ogóle dla mnie jak krew. Raczej wygląda to, jakbym sobie nałożyła pomarańczowy lip tint na twarz. Nie wygląda to dobrze, absolutnie. Ja już któryś raz nakładam tą krew i co chwilę, jak patrzę sobie w ten obszar, który gdzieś tam najdłużej siedzi na skórze, w sensie tam, gdzie mam tą krew, to tak jakby ta krew zaczęła niby zastygać, jakby z niej płyn odparowywał i wtedy się, nie wiem, robi taka dziwna struktura, zresztą możecie to zobaczyć tutaj. Nie wygląda to dobrze, naprawdę wygląda to źle. Już pomijając ten fakt, że po prostu ten kolor to jest jakby dla mnie bardziej trochę taki pomarańcz i to wygląda naprawdę, jakbym sobie nałożyła na twarz, wiecie, te takie lip tinty do ust, a nie jak sztuczną krew. Nie wygląda to ni chuchu dobrze. No dobra, to tak jeszcze może z rzeczy technicznych, bo wydaje mi się, że ja już dzisiaj nic nie będę robiła na tej twarzy, bo to nie ma sensu, wiecie, bo raz, że tej krwi mi nie wystarczy na te oczy, a dwa, że no tutaj tego nie przykleję, bo po prostu będzie mi to kolidowało z tą blizną, co tak nie bardzo to będzie wyglądało. Także ja uważam to za totalny fail. Ale w ogóle tak podsumowując to, co gdzieś tam mi się udało stworzyć na tym poliku, to powiedzcie mi, jak funkcjonować na przykład na imprezie halloweenowej z czymś takim? W momencie, kiedy macie świadomość tego, że nie możecie się absolutnie niczego dotknąć, bo to z ubrań ponoć w ogóle nie schodzi. Więc, no kurczę, trochę to jest bez sensu. Natomiast okej, rozumiem, to jest sama chemia, także z jednej strony czegoś się spodziewać. Natomiast wiecie, no kurczę, nawet sam fakt, jak to gdzieś tutaj zastyga, to naprawdę przestaje to wyglądać dobrze. To lepiej wygląda, jak jest tak na świeżo ta krew nałożona i gdzieś tam ona jeszcze sobie spływa. Ale jak to zaczyna zastygać, to wygląda tak okropnie, jakbyście nie wiem, co ze sobą zrobili. Nie róbcie tego, nie kupujcie tego. To jest totalny fail. Nie ma sensu tego robić i szkoda pieniędzy. Ja na ten zestaw z oczami wydałam jakieś, nie wiem, 25, może 30 zł. Natomiast za te blizny, które mam tutaj, w cudzysłowie blizny, to dałam niecałe 20 zł, może 18. I w ogóle, no to w tym zestawie to jeszcze nie było tej krwi. Ja po prostu to tak jakby zamieniłam. Nie ma to sensu, naprawdę, strata pieniędzy. Pierwszy raz robiłam coś takiego, więc ja rozumiem, że też moje umiejętności mają tutaj wiele do życzenia. Tylko, że wiecie, to taki produkt, to jest produkt, który jest przeznaczony właśnie dla osób, które nie zajmują się tym na co dzień i chcą po prostu jednorazowo gdzieś tam, nie wiem, iść na imprezę, czy nie wiem, może cyknąć sobie fotę, czy coś w tym stylu. I później wychodzi wam coś takiego. To nie jest fajne. Nie róbcie tego. Ja wam powiem, że jestem totalnie zawiedziona, naprawdę, bo w ogóle sam fakt tego, że wiecie, kupujecie produkt, to oczekujecie, że no, ten produkt ma być jakoś funkcjonalny, tak? A tam zeschnięty klej. No nie fajnie, nie robi się tak. Kurczę, ja wam powiem, że naprawdę jeszcze mega jestem przerażona tym, żeby mi tak czasem czerwony polik nie został do jutra, więc to jest druga taka sprawa, która mnie przeraża w tej sytuacji. I w ogóle sam wygląd tego wszystkiego ma wiele do życzenia, także jak dla mnie nie, ja wam tego nie polecam, absolutnie. W każdym bądź razie ja już dłużej jestem na twarzy, nie wytrzymam, więc lecę to zaraz zmyć jak najszybciej, a wy się trzymajcie i mam nadzieję, że wasze gadżety na Halloween będą o wiele lepsze.